Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry, oczywiście Fallout 3, ja nazywam się Czechu i tylko na samym starcie przypomnę wam o łapce w górze oraz o tym, że możecie wpaść też na inne serie, a my oczywiście sobie kontynuujemy, ja tylko właściwie od poprzedniego odcinka to niewiele zrobiłem, wróciłem tylko w to miejsce. Ty, swoją drogą jesteśmy... Mimo tego, że jesteśmy tu od 10 minut, to już jesteśmy chyba najlepszym niewolnikiem na świecie, w sensie uzbrojonym, bo patrzcie to w ogóle. Co jest grane, ty. Już wyglądały jak totalni szefowie, ja bym mógł tu zrobić taką rewolucję, że to jest gościu szok. Zobaczymy, co powie na to ten chłop, co nas tam wysłał, czy mi wszystkiego nie zabierze, bo ja mam z 500... Ja mam lepsze karabiny niż miałem kurwa wcześniej. A wypiję kawę i mnie nosi. No prawie ci się udało. A tu też można zwiedzać. O proszę ty, to nie wiedziałem o tym. Dobra. Myślałem, że tu będzie na mnie czekał ten chłop, a tu nie czekał. Ty, to my se tak tu szliśmy, a tu tak niebezpiecznie było? Co jest? Ty, to idziemy tu poszukać. Może znajdziemy coś ciekawego w sumie. No tu na razie nic, tu nic, tu nic. Takie dziurawe mają trochę. Mły? A, mły, nie młyn. Mły? Trochę dziurawe mają, że tutaj chodzą te troglodyci. Ja już na pewno zepsułem. Troglodyta to był ten drugi chyba. Mówiłem, że będę się mylić. Ty, w ogóle możemy sobie puścić muzyczkę, bo jakaś taka kurwa cisza jest. Nie możemy. Znaczy coś nam chłop może jakiś SOS wygnańców, ale to... Nie wiem, nie chcę. A to ich SOS w sumie, a to nigdy tego nawet nie słyszałem. Aha. To wszystko? Okej. Siema. Well now, look who made it back. O. I'll take those ingots, scab. You just get back in there and get about your business. You got a real knack for this. Here, this might help you work a little harder. Original owner can't use it anymore on account of decapitation. Gdzie mogę znaleźć There should be stalowe? plenty out in the steel yard, especially higher up in the round buildings. I hear there's a supply plant in the northeast. Should be plenty of ingots. Dobra, a jak mu oddam te stawki, to co dostanę? You know the rules. Not until you bring in a few more. Co? Masz szczęście, gościu. Masz kurwa szczęście. Miałem dzisiaj dobry humor. Wiedziałem, że nie warto zużywać tego. Po prostu napijemy się wody, jero. Źródło wody. No i koks. Kapsel? Bierzemy. Jak chłop się nie dopieprze o to, że mu kradnę wszystko, to jest gitus. Dobra. Co jest teraz za misja? Zadania. Wróć do Mayday. No dobra, to wracamy do Mayday. W ogóle wam nie pokazałem w sumie. A, to może pokażę. Patrzcie, jakie mamy rzeczy. Chiński pistolet, granat odłamkowy, karabin szturmowy. Wszystko jest posiadane. Możemy zrobić absolutnie wszystko, co nam się tylko i wyłącznie podoba w tym momencie. Myślę, że ze spokojem byśmy sami rozjebali tych wszystkich chłopów. Ty, a w sumie to czemu go nie rozjebałem? To jest dobre pytanie, ty. A zapis. Wracamy tam. Czemu ja go nie rozwaliłem piłą mechaniczną? W sumie to nie wiem, ty. Jeszcze jedno, panie koleżko. Znaczy...
A, tylko traci przytomność. Postać niezabijalna, niestety. A jak straci przytomność, to nie mogę go okraść? Poczekaj, poczekaj. No, nie mogę. Jak straci przytomność i się obudzi, to będzie pamiętać wszystkie rzeczy, czy pamięć mu zniknie? O kurwa. A nie, pamięć mu zniknie, więc... Okej. Dobra. Przynajmniej nie zły. Nie pamięta, co się stało. To tu jest tak, że jak takie mocne postacie fabularne, które nam się przydadzą jeszcze później, to... tracą przytomność i nie możesz ich zabić. To jest. Oni mnie chcieli atakować? No to nieważne, czy jednak pamięta. Oj, to niedobrze bardzo. Gdzie mam poprzedniejszy? Tutaj? Okej, dobra, to możemy tego. Możemy tutaj skipnąć, dobra. Czyli jak go zaatakuje i nie zabije, to on powiadomi powiedzmy innych, tak, bo był nieprzytomny i... nie będą się mi nakopać. No ma to jakiś sens. Chociaż pewnie sam bym ich wszystkich rozdupcył, ale... No dobra, pójdźmy z fabułą. Aha. No tak. Tędy to się szło? Już nie pamiętam. Dane, mapę świata, mapę okolicy. Gdzie mam iść? Prosto i w lewo? Chyba tak. Co? Coś się stało? Kogoś biją? Good. Just in time. Asher has ordered everyone into the square. Rumor has it that he's going to open up the arena. That's perfect for us. To część twojego planu? It's simple, really. From time to time, Asher opens up the arena. We call it the hole. Any slave who wants to can fight against the gladiators. If you win, you get your freedom. More importantly, you get an audience with Asher. It's the only way a slave will ever get to talk to him directly. You fight, you win, and when you talk to Asher, you take the cure. Aha. Czy muszę go zabić, żeby do, i po prostu mi go da? Not exactly, no. Warner has a distraction planned. We haven't been making these weapons for nothing, you know. But when you're meeting with Asher, you'll be close enough to grab the cure. Get it and bring it to me. Now let's get out there and listen to Asher's speech. There'll be hell to pay if the guards catch us in here. Dobra. Okej. Okay. Nabój. Zgaduję, że na arenie nie będę mógł nadupcać. We stand at the dawn of a new golden age, where others merely survive. We thrive! And while I have led your efforts, it has been by your own strength that you have. Mówi się, co następuje. Lord Hagen. And most of all, they envy our victories in the struggle for freedom. Because yes, freedom is what we all work towards. To celebrate this struggle, I ask my loyal workers. Nie mogę go zabić. Nie mogę wyciągnąć broni, niestety. Right here, we have one. This man here will fight in the hole. Come on, Asher. Sir, you carry not only the dream that workers can become free, but that we may all someday become truly free from the threats of our world. She sets up the fights.
catch yourself in the arena. No dobra. A jak mam to zrobić? Co mam zrobić? Zadania? Zgłoś się do walki. Tylko gdzie? A, gdzieś tam. Chciałem, że do tego chłopa mam jakieś skoczyć. Tutaj? Nie tu? Może? Chyba nie, tutaj nic nie było, nie? Nie. Jest zgubiony się niestety. Ja, że nie mogę wyciągnąć broni, ale to jest... No, o, mogę! Jakby go stąd ściągnąć? Nie zadziałałby plan lepiej? Nie wiem, czy ja sobie tak z bronią mogę chodzić w sumie. Czy lepiej nie. Piją pewnie mogę, no bo tu są te piły dostępne. Rozumiem, że arena to było to coś na dole. Jakbym strzelał. FK. Pytanie, na co się walczy na arenie? Na śmierć i życie, ale czy tylko pięściami na dupcasz? To jest dość istotna sprawa. Well, head on down. Phaedra's waiting for you. No dobra. And what are you doing down here, slave? Don't tell me your pale ass is gonna throw down. You don't sign up. You tell me you want to fight, I set up a fight. You die, and I repeat it with the next jackass slave who comes in here. Sound good? Mm-hmm. You want in? Come on, death's gotta be better than your life, am I right? Jakie są zasady? It's pretty simple. When the gates open, you fight. Last one standing wins. Jesus. Of course, when the gates open, the barrels drop in. So just make sure you kill the other guy before you die of radiation poisoning. What? You don't want to spend too much time with whatever's in those barrels. Stan jakąś broń? You have what you take in with you. But if that's not enough, there are a couple of things in that locker over there. Okej, okay, opowiedz mi o niewolnikach, którzy walczyli na arenie. What's to tell? Most die. Now, one or two have made it out, but that's about it. Okej. Okay. Chcę walczyć. Oh yeah? Tak. Well, all right. I've got one for you right away. Or you can take some time to put your affairs in order. It's up to you. Z kim mam walczyć? We're gonna throw you in there with a bunch of the other scabs who think they've got what it takes. You're all gonna fight it out, and the last one standing gets to move on. Probably won't be you, though. Terabot. If you're ready, just step on in. Dobra, ja bym tylko jeszcze szafkę z gadżetami. Deska z włościami wygląda na useless, naboje to akurat bym wziął. Napiłbym się wody, żeby zregenerować HP do maksa. O, już wiem, jak to się nazywa, Pip-Boy chyba. To na rękę. Odcinek temu zapomniałem i teraz coś się przypomniało. To te wszystkie gadżety? Kurwa, trochę mało, no. Czekajcie, trzeba tutaj ustalić uzbrojenie. Co będzie najlepsze? Granat odłamkowy będzie Gox. Motopiła na 1, karabin na 2. Strzelba na 3, granat na 4. O, wydaje mi się, że jesteśmy w porządku uzbrojeni. Nie mogę wyciągnąć broni. Nie mogę wyciągnąć broni. O!
A że tak łatwo? Ale radiacja jest pojebana, co jest grane? To co mam teraz robić? O kurwa, ty zaraz umrę. Zabójcza trucizna radioskopowana, co? Poczekaj chwilę. Antyrad, szybko. Tragedia. Najlepiej jakaś oczyszczona woda, pomyję jej steampack. Co mam zrobić? Szybko. Tutaj? Nie. Tu? Nie. Tu? Nie. To co mam robić? Cofać się. Okej. Okay. No dobra. Wow! Impressive, slave. Those were some of the toughest scabs around here. You've got some fight in you, it seems. But I wouldn't get too excited. I'm sure Asher's got something special planned for your next fight. Here's something for the rads. Enjoy it while you can. Oh. Come back when you're ready for your next fight. Wyczyściło mi promieniowanie do zera i ja zużyłem wszystkie antyrady, no to wybornie. Dobra, to co teraz? Wracam tam? Kurwa, wracam na arenę? Jak to? Myślę, że już koniec jest. Zadanie. Przygotuj się, kurwa. No już granatów nie mam niestety. Jaki plan? Raszujemy? Myślę, że... No, to otwórz mi, halo. No, bardzo bym chciał. Chcę walczyć. I mam walczyć. Asher says he wants to make this one good, so he gave you the Bear Brothers. They're a couple of mean bastards. Hell, rumor has it they're halfway to Trog as it is. But I'm sure you'll do fine. Just fine. Do roboty. Okej, Saivik. Lecimy. Czemu oni są kurwa szybciej? O kurwa. Czemu nie mogę? O! Trochę wolny jestem. Trzeba coś wyrzucić. Kurde, to jest trudny poziom. Mam ustawione jak coś. To nie jest łatwy, to jest poziom trudny. Tori. Ty, a co? A ja mam odporność 0, tak? Aha, no to wybornie. No to świetnie. Ubranie najemnika. To jakiś uses jest giga. Strój robotnika, to jest strasznie uses. Dobra. Szybko. Jest tu coś jeszcze do zebrania? Kogoś tu zabiję jeszcze niż... A dobra, kisny. Miotacz ognia, to bym wziął akurat. Dobra, myk, S. Not bad, Grinder, not bad. One more fight and you're free. But I wouldn't plan on making it. Źle zrobiłem, powinien najpierw napić wodę, a później podejść do niej. Wtedy by mi zmniejszyła do zera promieniowania, a tak będę miał trochę. Walka finałowa? Kurde, strasznie easy. A ta piła zgaduje, że też jest broken. No to żachnie też był niezły, no. Dobra. A mamy granat odłąkowy w sumie. Czy my chcemy rozpocząć to z granatem? To... Kurde, ja bym rozpoczął to po prostu wlatując z piłą. Tak mi się wydaje, chyba będzie najłatwiej. Your last fight, Scab. One more, and I don't get to call you that anymore. You ready? Z kim mam walczyć? You're going up against Gruber. He's one of the only slaves to win in the hole. There's only ever been, what, three? I guess he got a taste for blood. But unfortunately for you, he's got a pretty decent gun. Oh. So odds are, this is the last time you and I will be talking. Do roboty. Salve. Lecimy, rush z piłą mechaniczną, to jest moja taktyka. A też granatę mógłbym rzucić jakimś sportowym. Sportowy granat? Szybko, wyciągaj broń. Yeah.
Infiltrator, ty pierwszy raz jaką broń widzę. Jakiś tu pancerz, hełm. Teraz, o kurde, jak głośno jest. Sorry widzowie, że tak głośno, ty w sumie. Nie zwróciłem w ogóle na to uwagi wcześniej. Tak na 7 to. Teraz? O, teraz... A. Nadal. Dodano nowy profil. Zacięte bójki w noże stały się źródłem twojej siły. Zwiększyła się twoja odporność na promieniowanie i odbrażenia. Dobra, to trzeba tu poulepszyć wszystkie rzeczy. To jest po prostu karabin szturmowy, tak? Aha. Tylko się nazywa inaczej. No dobra. Ale wygląda na taki bardziej dojebany. Dumę. Pistolet. Rękawica ze szpona śmierci. Ciekawe. Strzelba bojowa. To byśmy ulepszyli. Teraz tak. To możemy ulepszyć. No nie opłaca się to, ale i tak nie będę przez tego taśkał, więc to wyrzucę. I to założę. No i miedzio. Wracamy. A nie, nie wracamy. A nie, wracamy. Czy nie? Nie wiem, skąd przyszliśmy w sumie. Well now, aren't you quite the scrapper? Dzięki. Congratulations. You've done well. Asher wishes to see you. The guards will be told to allow you to pass. Spoko. Hurry over to Haven, kid. Odejdź. Zero. Ja myślałem, co mi kumple. I co, mogę sobie normalnie teraz z plumą chodzić z tego? Znaczy nie wiem, czy wcześniej pewnie też mogłem, ale trochę się cykałem. Ja mam jakieś dwa znaczniki, co jest? To, po kolei. Odzyskaj swoje rzeczy, przejdź przez Elliot i dostań się do kryjówki. A gdzie mam odzyskać swoje rzeczy? To ja bym odzyskał swoje rzeczy, tylko... No tu chyba, nie? Nie rozumiem. Mogę dopracować? Nie mogę. Ja bym... Najbardziej to ja bym odzyskał swoje stare rzeczy. Bo jednak 5000 kapsy i piechotą nie chodzi. 21 odcinków było zbierane. Ale to pewnie zgaduję, że muszę najpierw przejść przez... Eliota. I tam na górze dopiero gdzieś będzie to. Dobra, teraz żeby... Czyli nie tu, tylko tutaj? A. Znacznik bardziej... A, chyba że od niej. O. S. A co będzie na górze w sumie? Co? Josiu, nie denerwuj mnie nawet. Że znajdziemy tu jakieś ciekawe rzeczy. Super, klej, pistolet rakierniczy, to może nie. Niewolnik. Niewolnik. Wyskakiwać z kawałkami, z kawałek igłany na patyku. O kurde. Pokaźny arsenał odlotu. Policyjna pałka. Juzes. Ogniwo energetyczne. Ogniwo strzałki. Że tędy też da się jakoś dojść tam. Gdzie my jesteśmy? O kurde. Z tobą mogę? Nie. Dobra, to wracamy. Nie ma co. Du, du, du.
Idziemy, mieliśmy iść tutaj? Tutaj chyba. Drzwi do Elliot. Próby i kulki. Nie wiem, czy najpierw nie powinienem iść odzyskać swoich rzeczy. Ale mam nadzieję, że nie. Bo na pewno bym nie chciał stracić wszystkiego. Kurde, jaki ten namiot sobie chłop zrobił. Zero dog? Saw you earn your ticket uptown. Don't start thinking that makes you special. You're still just meat. You just got moved up to a higher grade of sausage, is all. Not hardly. Deep down, we're all meat. And even the best of us is just gonna be trauma chow someday. No shame in it. Just the way life goes. Ciekawe podejście do życia. Lulu. Well, if it isn't Asher's newest pet, he doesn't let many mongrels into his mansion. Him and his keen eyes must see something special in you. So Lulu's going to keep her eyes on you. Ale ma opancerzenie. Co masz na myśli mówiąc pamięci, to jest we mnie takiego wyjątkowego, ja po prostu wymiatam. Ha! That rules out your wit. It must be something else that makes you so interesting. Lulu will see soon enough. Oh yes. But first, perhaps Asher's pet needs to be fed. Tak, poproszę. Then here, delicious food for you. Nie mam nic do picia, Biblet Hump. Kluski. No. My gosh. Hey, if it isn't the newest addition to our little family. You hit the jackpot now, Wizkid. You're in Asher's army. Now's when the hard work really starts. Naprawdę uważasz, że pracujesz ciężej od niewolnicy niż niewolnicy w Marloku? Fuck yes we do. Those lazy workers get food and board, and all they have to do is work the mail and complain. But we're the ones who go out on raids to get that food, and we're the ones getting shot at for their lazy asses. So don't you get all weepy for those scabs downtown. No nie, ale... know how easy they got it. I do what I can to keep us all standing upright. If you need to drop some rats, I'm here to help. Mam nieco pod tego, możesz mi uleczyć. Antyrat, no i go. Odlot tam muszę ukraść, szafkę mogę sobie wziąć, szkocka wódka. Szkocka, piwa nie bierzemy, bo useless. Śmieszne, że akurat szafkę mogę otworzyć, ale inne to już kradnę, jak na ziemi leży. No ma to sens. O, a to? Też mogę ukraść. A jak nikt nie będzie widzieć? Ale będą. O! Myk. Myk. No jest. O! Dobra. O! No, gdzie tu trzeba iść? Dane, mapa świata. Tu, dobrze idę, źle idę, nie wiem w sumie. To nowa część miasta, ciężko się zorientować co ci się dzieje. Gdzie strzelasz? Wikia. Oh look, another worker who thinks they can address their betters. I'm sure everyone's impressed that you killed a pig in the hole. Don't think that makes you an equal. Czemu jest z siebie taka zdzira? And a fair price it is, if it means I can avoid things like you. Ciekawe. Tym to akurat możemy ukraść. To nawet nie tacy karma, jak kradnę, więc... To chyba coś znaczy. O!
jest. Co tu się dzieje? Redup. Just because Asher lets you in doesn't mean we have to like it. Watch your step in Uptown, or you might just take a tumble. Jak ci się nie podoba, to poczekaj pracę w Maloku, potem szukają chętnych. I already fought my way out of there once. There ain't no force in the pit that could make me go back there again. Not you, not Asher, not anything. Got it? Smokaj mnie w dupę. Książę. Guess we've got another. Don't think you're so special, kid. A to już mi tak z 1000 razy każdy mówi. Założę się, że nikt z was nie widział tego, co ja. That's a pissing match you don't want to start around here. We've got people from every blasted out crater on this coast. Don't mistake us for those drugged up idiot raiders out in the wild. They're an embarrassment to the profession. You just go out there and prove yourself to Asher. We'll all be watching. Spoko. Dobra, trzeba tutaj pozwiedzać miasto w sumie. Tutaj jest jakieś przejście, kurwa mać. Będę miał jakąś ścieżkę, o co to, jakiś pomnik. Będę miał jakąś ścieżkę wyznaczoną, gdzie mam iść. Na razie to ni chuja nie wiem, o co tu chodzi. Ty, bandyta. Zestaw narzędzi mogę sobie wziąć, to koks. Tutaj kuchenka, mogę sobie wziąć światło, OP, lodówki nie mogę. Dobrze ukraść. Strasznie dużo odlotów mają. Co za dźwięk jest? Aha, to to, generator. Uuu, dobra, idź. O, jak to zauważono? Kurde. Kiedy idzie? Właściwie to nie mam. Tu. Jak to się wyciąga broń? O. O dwa? Nie mam. Sprzęt. Co mam po dwa? A nic nie mam po dwa. Miotarz ognia powinien mieć po dwa. Strzelbę bojową mam po 3. Miotacz ognia. Albo karabin szturmowy lepszy. No i koks. Kołacznikowi lecimy. Hop. Zgaduję, że nie chcę tu wpaść. Ale z chęcią sprawdzę. A, tylko radiacja 1. Już się spodziewałem, że jak tu wejdę, to będzie radiacja. Nie wiem, 10. Widać dziura metro. Okej. Ciekawe. Terpentyna. Dziadek czyszczący. O, już przeciężony jestem. W sumie pancerz bandyty możemy wyrzucić, bo useless. To jest tu połowa rzeczy, które w sumie mam, to jest useless. Wino bym wziął, giga bym wziął wino. Zbrojenie. To jest useless. To jest useless. No i gotów, gites. Idziemy. W sumie już nie mam co zbierać, nie mam miejsca. Chyba, że można gdzieś to przehandlować w kogoś. Ale na razie nie widziałem takiej opcji. Udało mi się odkryć kryjówkę. No nie mam właśnie. Co to jest? The fuck? Co to? Okej. Okay. You got brains, but you're no Asher. Spotkaj się z Asherem w kryjówce. Odzyskaj swoje rzeczy. No to bardzo bym chciał odzyskać swoje rzeczy. Feel free to wait inside.
And I'm telling you, I've got it covered. I'll be with you. Crenshaw. Maintain some order and dispense a little justice. And I suppose you'll follow that up by raising the dead. No, but I may heal the infirm later in the week. Time permitting, of course. Sir, we've had sightings of Werner back in the city. And there's been an increase in chatter between slaves. Workers. What? We call them workers. Helps with morale. Reminds them that they might earn their freedom someday. Whatever we call them, they've been gathering makeshift weapons. All right, all right. Put your guards on alert. Tell them to be on the lookout for anyone loitering too long downtown. And keep a watch on Medea at all times. Czy jakieś tutaj takie pieczenie? Anything big happens, it's bound to go through her. O nie! I've got a very important meeting with our new friend. So if anything big comes up, you use the intercom. Yes, sir. Okay, break's over. Jakby mi ktoś tam, nie wiem, coś ciepłego przyłożył. Nice work in the hole, new blood. Knew you couldn't be one of our normal workers. So that begs the question, who are you? And what are you doing in my city? Ponoć już zatworzona jest armia, chce się zaciągnąć, to skomplikowana sprawa. Może powiedzmy, że jestem tu od niedawna i szukam pracy. Chcecie tylko zabić i odebrać nagrodę? Figured it'd be something like that. Goodbye, new blood. Oh my god! Kurde, niedobrze trochę. Ale mamy sporo rzeczy do leczenia. Chemia, chipsy, brudne wody, kawałki iguany, kluski, ludzkie mięso. W sumie możemy wziąć Medixa. Team Pack, New Cola, a to nie trzeba. Kurwa, niedobrze. Wieżyczka we mnie na dół. O ty, a co jest grane, halo? Niedobrze jest, panika. Jest tragedia. Oj. Ale ta broń jest kurwa OP. Ojejciu. Karabin szturmowy. Czy my mamy jakiś karabin szturmowy, żebym mógł... To jest chyba, ale to nie, nawet nie ma co ulepszać. To nabój, steam pack, wygrzew. Oj, niedobrze. Piękna broń. To też jest dobra broń. Trzeba coś powyrzucać. To... Gites? Teraz znaleźć w którychś szczątkach jest kto? Badanie nad lekiem. Karta pacjenta. Magnum. A to nie chcemy. Simpaki. Strój naukowca. Nie wiem, chyba żeby się wtopić w tłum. A to nie wiem, czy jest nam to potrzebne. Jeszcze tego bym przeszukał. Bandyta. Nie chcę. Ashur. Granat. Mamy. To chyba. Chyba chcemy to. Tak. Klucz Ashura. Loftka. Pancerz wspomagany. Kurde. Nie wiem, czy nie można tego połączyć, więc wezmę na razie. Zobaczymy. To na pewno zakładamy, to wyrzucamy. Nie można tego połączyć. Który bardziej OP? Siła 1. Kurde, to bym sobie zostawił. A, walić to. To co to jest? Jakaś rurka z wnętrzności. Okej. Kapsel. Ale nie chcę mówić, co mi się pierwszy skojarzyło. Nieważne, nic nie było tematu.
Jakieś zadania, opis? Zabierz dziecko i wyjdź. A to ciekawe, ja bym chciał wiedzieć, o co chodzi. Oftalmoskop. Dobra, wezmę to. Ukradnij Medix. Jak tracę karmę? O, czemu tracę karmę? Bez sensu. Czy oni źli byli? Coś bym wyrzucił. Key baseballowy jest useless. Klucz do kół useless. Biurko, otwórz. Kapsle. Płyta grzewcza to nie. Komputer badawczy. Monitor dziecięcy, nie mogę. Stan dziecka zdrowy. Badania. Zakażenie zwrotnieniem tryglodytycznym. Prowadzenie dr Sandra Kundanika. Epidemia, która wybuchła w okolicach dziury, tak zwane zwyrodnienie tryglodytyczne, w skrócie ZT, to rezultat intensywnego promieniowania. Niemniej jednak znacznie większy wpływ miała zanieczyszczenie i substancje toksyczne na terenie miasta. Każdy, kto mieszkał w okolicy, gdzie istnieje zagrożenie ZT, doświadcza uszkodzeń skóry już po kilku tygodniach. Można to wyleczyć, przebywając w dalej od rejonu zakażenia co najmniej miesiąc. Dla wielu zdrowych osób, dorosłych, to pełny wymiar objaw. ZT wpływa również na gospodarkę chemiczną mózgu, w tym sensie, że istnieje kilka następstw natury psychologicznej. Muszę jednak dowiedzieć się nieco więcej o tej psychozie, zanim wyodrębnię poszczególne jej składniki. W około 20% dorosłych choroba postępuje dalej, w ciągu kolejnych lat tracą zdolność myślenia abstrakcyjnego i możliwości ruchowe aż do momentu przemiany w troglodytę. Żaden pacjent nie został wyleczony ze stanu pełnego zwyrodnienia. Chodzą plotki o troglodytach rozpoznających twarze ukochanych osób, ale to raczej pobożne życzenia. Substancja jest jednak znacznie bardziej tragiczna. Sytuacja. Dzieci urodzone w strefie Z mają praktycznie 100% szans na pełne zwyrodnienie, dziedziczając już po kilku tygodniach od narodzin. Okej. Okay. Obserwacja... Dobra, przeczytajcie sobie, nie chce mi się tam palec u nogi, coś. Dobra. Ci kradniemy dziecko. To jest ciekawa misja na pewno. Mało Mali spokojnie świ swojej kołysce, podłączona do rozmaitych skanerów medycznych, owinięta w piluchy. Nie spodoba się, że ją zabierę? Wygląda na to, że rodzicom się nie spodoba. No pewnie, że się kurwa nie spodoba. Czy ja muszę to brać? Bierzemy. Normalnie. Kradnięte jest dziecko. I co on to jest dziecko wekuł? No dobra. Siema. Sporo ten moc zadaje. O! Poczekaj no. Młot. No nie bierzemy tego. Trzeba pamiętać, żeby R ciągle nie klikać. Mam dziwne wrażenie, że jak kliknę R, to przeładuje. Tylko może być trochę właśnie problem z przeładowaniem broni białej. Dobra, jaką w ogóle mam misję? Tylko... Mam nadzieję, że teraz nie będziemy się strzelać z każdym możliwym chłopem. Zabierz dziecko do Mayday, odzyskaj swoje rzeczy. No właśnie, kurwa, no chciałbym te rzeczy zrobić. Dobra, o tu, to było lepsze. Więc... Oj, to jest tragedia, że tak się teraz dzieje. Czyli teraz ja się z wszystkim będę nadupsał, to jest bardzo niedobrze. Zajebiście mi się nie podoba ta sytuacja. Niski pistolet, działko obrotowe. No działko obrotowe to bym wziął, nie? Tylko coś bym musiał oddać. Coś co waży dużo. To nie potrzebuję. Nie chcę granatów. Miecz chińskiego oficera. To bym oddał. Miotacz ognia, też OP. Kurde, może miotacz ognia bym wyrzucił. A potem pistolet. Może te baterie, bo to waży 10 kilo w sumie.
Dobra. Przypadkiem wziąłem tą broń. Sprzęt, uzbrojenie, motopiła, gdzie to jest? Strzelba bojowa, w sumie możemy połączyć. Rękawicy ze szpona śmierci. Nie wiem czy. Teraz do kitu wywalamy. Szkoda, że nie mamy ładnie pokazanej mapy i drogi, w której musimy iść, tylko trzeba tak bardziej ogarniać to wszystko. W prawo na dół chyba, czyli musimy zejść na dół i w prawo, z tego co rozumiem. Tu ktoś, ten wróg jakiś. O, może się prześpimy w sumie, nie mogę. Wino. To szczerze wątpię, że będzie tu jakakolwiek możliwość handlu, szczególnie już teraz. Teraz to raczej jest nieposiadana taka możliwość. Do przodu. Dobra, i tu mamy z lekcja przejebane, to na pewno. Bo mamy 1000 osób, które próbuje nas zabić. Chodź tu. O, trzeba jakąś taktyczną pozycję ustawić sobie. O, wyrzutnia rakiet. O kurde. Nie mam 46 minut odcinka. Teraz trzeba z czegoś zrezygnować. Miotacz ognia wyrzucam. Wyrzutnie rakiet zostawiam. Ubiór, tu coś wziąłem przypadkiem. To wyrzucam. No i teraz w sumie co? Ty, mam tu jakieś... to są moi ziomki też. Chyba, czy nie? Mam takie wrażenie... Tak, bo tu się bitwa, rewolucja się zaczęła. Takie mam wrażenie. Czy którzyś to moi, którzy nie? Coś takiego. Który to mój? Dobra, idziemy tam im pomóc, naszym. Nie mogę. To nasz, niewolnik. Osiu. Idziemy zabić Zero Doga. I pięknie piją mechaniczne na kawałki. Myk. Naboje, wygrzew. Lecimy dalej. W sumie te wygrzewy możemy jeść. Dobrze, rozpoczęła się rewolucja. Ale rewolucję będzie trzeba dokończyć w kolejnym odcinku jutro o godzinie 16, bo odcinki są na tym kanale. Oczywiście, codziennie. Łapki w górę, jeżeli seria się podoba i wpadnijcie w linki w opisie, tam mój drugi kanał oraz Instagramy i tak dalej. Jutro, godzina 16, do zobaczenia, trzymajcie się ciepło, cześć.